Witajcie drodzy widzowie, zapraszam Was na derby Trójmiasta na 15 marca na 17.30. Lechia podejmuje u siebie Arkę Gdańsk podczas 27 kolejki PKO Ekstraklasy. Lechia kontra Arka, więc bez zbędnego przedłużenia przejdźmy sobie do spotkania. Wszystko mam ustawione, tak więc sobie tylko po prostu gramy. Podobnie i zawodnicy. Zapraszamy na ciekawie się zapowiadające spotkanie. Mówi Dariusz Szpakowski. Ze mną na stanowisku komentatorskim jest Jacek Laskowski. Przed nami już za moment kolejne emocje w Ekstraklasie. Lechia Gdańsk. Derby Trójmiasta. Witamy Państwa. Dziś na trybunach naprawdę gorąca atmosfera. Obie drużyny będą chciały powalczyć o zwycięstwo i ciekaw jestem, jak wejdą w mecz. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie nam tutaj zdrowych piłkarskich emocji. Flavio Paisao! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Nie mogę wyjść z podziwu, naprawdę nie mogę wyjść z podziwu. Kapitalna akcja, piłka jakby przyklejona do nóg napastnika i niesamowita bramka. Jeśli dalej będzie tak grał, wróżę mu wielką przyszłość. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. Sporo miejsca na skrzydle. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Ależ znakomicie obronił. Zabrał mu tę piłkę. Adam Deja. Młyński. Szansa, może coś z tego będzie. Ach, teraz znakomity przechwyt. Faul. Dobrze, arbiter reaguje już na samym początku spotkania, temperując zapędy gry faul. Na piłkę, co z tego wyniknie? Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Maciej Gajos. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Niechlujnie rozegrali tę kontrę. Zbyt łatwa strata. Wejnowicz. Zobaczmy, co zrobi. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Ciekawe, jak to rozwiąże. Ma sporo możliwości. Przeciwnicy przejęli. Ależ się przedarł, no. No, coś musi z tego być. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Za taki chwil ogląda się mecze. Ależ precyzyjne trafienie w dolny ruch bramki. Bramkarz miał tu niewiele do powiedzenia. Fantastyczna precyzja. Umieścił piłkę w dolnym rogu bramki. Drugi gol. Mamy 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Jest coraz bliżej bramki. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Za chwilę może być dogodna okazja. Rafał Wolski! Nie w
wilgotne, kapitalne, dosięgną piłki. Dośrodkowanie z różnego, szesnastkę. Leśnia zdobywa bramkę. Ależ uwolnił się spod opieki głową, pięknie umieścił piłkę w bramce. Znakomite zagranie, tak jak i cała akcja. No dobrze, obejrzyjmy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Co, idziemy po hat-tryczka? Dobrze, przebił się. Flavio! Flavio, Flavio, Flavio! Tak, tak, mamy bramkę, ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Niebywale bramkostrzelny jest w tym spotkaniu. Uzbiera już 3 trafienia, jest się z czego cieszyć. Te dwa zespoły. Chcieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Michał Nalepa. Młyński. Może teraz ruszyć skrzydłem. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Maciej Gajos. Blisko pole karne, może strzelać. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. I tak oto tracą piłkę. Łyński. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Schodzi do środka. Ratuje sytuację, to było niebezpieczne. Końcami palców przerzucił piłkę nad poprzeczką. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Obrońca wyjaśnia sytuację zdecydowanym wykiciem. Młyński. Strzela! Bejnowicz. Adam Deja. No, może być groźnie. Skutecznie odebrał piłkę, ale wybił ją w aut. Będzie chyba podawał. Piłka zagrana na bliższy słupek. Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Nalepa. Bejnowicz. I zaczną teraz z autu.
dobrze i przejął. Jest szansa na groźną akcję. Proszę i mamy... Jeden gol, co to? Niech mają. Skirładze, 33 minuta. Taktyka z wysokim pressingiem się opłaciła. Wymagało to sporo pracy, wielkiej dyscypliny, ale jest efekt. Najpierw w postaci zdobytej piłki, a potem groźnej akcji i bramki. 4-1 to spora różnica, ale czy do odrobienia? Zobaczmy, co zrobi. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Uciekł broni, ale to nie koniec. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Damian Zbozień. Udany bramkarz wyjaśnia tę sytuację. Jest naciskany, ale ma do kogo zagrać. Co teraz zrobi? Pewna interwencja bramkarza. Nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Z rzutu rożnego w pole karne. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Magoma. Ma sporo możliwości. Rafał Wolski. Interesująco zapowiada się ta akcja. No, coś musi z tego być. Leśnia zdobywa bramkę. Nieprawdopodobnie groźny jest pod bramką rywali. Co strzeli, to gol. Istotnie jest niesamowity. Każde uderzenie mu wchodzi. Jeden z najlepszych jego meczu. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Nieprawda, dwa zespoły. Dobrze prowadzi piłkę. Nisko zagrywa piłkę w pole karne. Michał Nalepa. Bejnowicz. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Dobra, Pejchał się już tam strzelał, więc Arek może grać na napaście. I zróbmy za Gajosy zmianę Lipski. Tylko na razie tyle. Faul, rzut wolny, jak go wykorzystają? Ależ on błysnął klasą w dzisiejszym spotkaniu. Teraz może spokojnie zejść. Uderzenie! Świetne uderzenie z rzutu wolnego. Kto strzelał? Już nie zauważyłem nawet. Aha. 43 minuta. Tracimy bramkę na 5 do 2, ale... 5 do 2! Wej... O,
Abraham Sorunda. Czasami się zdarzy się wpuścić w ogóle. Szans bramkarzowi. 5-2. Wynik nie dziwi. Postawa obrońców zdecydowanie tak. Próbują teraz skrzydłem. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Cały czas biegnie z piłką. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Zobaczymy, co teraz zrobi. Patryk Lipski. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Jest okazja do strzału. Gol dla Leśnik Gdańsk. Powtórka najlepiej przekonuje, że są ciśnie do powstrzymania. Znakomita gra. Doskonała gra i myślę, że pewnie zmierzają po zwycięstwo dzisiejszego. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Wejnowicz. Niestety strata piłki. Wejnowicz, no tak. Zawodnicy szanują piłkę, nie kwapią się do nieprzygotowanych podań. I mamy przerwę. Wynik. Chyba już bez zmian pójdzie. Polecimy. Pierwsza połowa była bardzo jednostronna. Zobaczymy, czy coś się zmieni w drugiej połowie. Zaczyna to wyglądać ciekawie. No niestety, niecelny strzał. Na piłkę, co z tego wyniknie? No, tak strzelając na pewno nie odrobią straty do przeciwnika. Jarosław Kubicki. Patryk Lipski. Zobaczmy, co zrobi. Uderzenie w stronę bramki. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Świetnie wycelował, świetnie uderzył i posłał piłkę prosto w dolny róg bramki. Brawo! Pięknie wycelował. Piłka wpadła tuż przy słupku. Bramkarz bez rad. Pierwsza, nie? Tak. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Wejnowicz. Przeciwnicy przejęli. Rozpoczną od rzutu wolnego. Piłka poza boiskiem. Będziemy mieli aut bramkowy. Magoma.
blisko pole karne, może strzelać. Ma sporo możliwości. Bramkarz wybronił ten strzał. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Wejnowicz. Ciekawe, jak to rozwiąże. Będzie chyba podawał. Jeśli poważnie myślą o odrobieniu strat, to muszą się bardziej postarać. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Wejnowicz. No, trwa oblężenie bramki rywala. Uf, ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. I piłka w rękach bramkarza. Piętnaście minut drugiej połowy już za nami. Jarosław Kubicki. Dobra pozycja do oddania strzału. No, udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. Leśnia zdobywa bramkę. Popatrzmy jeszcze raz, ile tutaj przebiegu. Obrońcy niezdolni byli go zatrzymać. Popis indywidualnych umiejętności zwieńczony bardzo ładnym golem. Takie rajdy nie zdarzają się na co dzień. Nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Robi się niebezpiecznie. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Michał Nalepa. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Steinbors. Haraslin. Patry Klipski. Zobaczymy, co teraz zrobi. Piłka trafia do przeciwników. Adam Deja. Wejnowicz. Sporo miejsca na skrzydle. Chociaż jest ktoś zmęczony jeszcze. Widzę Wolski, tak. Wolski, więc nie wiem, wrócić. To Michali, nie. Michali to wpuści. No, przydałoby się dośrodkowanie. No, nie ma bramki. Zupełnie nieudany strzał. Po co on w ogóle uderzał z takiego kąta? Było prawie pewne, że to nie wpadnie. Młyński. Adam Deja. Ma piłkę, co teraz zrobi? Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Będzie okazja do kontrataku. Uciekł obrońcom. Może teraz jest okazja. Jest bramka po szybkiej kontrze. Sprawnie to rozegrali. Myślę, że przed meczem sporo to ćwiczyli na treningach. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Dobre podanie. Damian Zboziń. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmian. Patrzę na sędziego, pokazuje grać dalej. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. A więc mamy zmianę.
Jarosław Kubicki. Mocny punkt zespołu w ostatnich meczach. Rzeczywiście w ostatnim czasie nie zawodzi. Rzuca piłkę nisko w pole karne. Co teraz zrobi? Czy sobie poradzi? Nieudany strzał. Jeśli chcą zmniejszyć stratę do rywala, muszą się bardziej postarać. Marciniak. Budziński. Adam Deja. Magoma. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Co teraz wymyśli? Nieporozumienie i strata piłki. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. No i strata piłki. Łyński. Adam Deja. Nie bardzo mu się to udało. Ładnie pomyślane. Będzie chyba podawał. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Dobrze rozwija się ta akcja. Przedarł się przez obronę. Złe, bardzo złe wykończenie. Uderzył mocno, żeby bramkarz nie zdążył zareagować, ale zdecydowanie przedobrzył. Zresztą proszę na niego spojrzeć. Sam doskonale wie, że powinien był to lepiej rozwiązać. Michał Nalepa. Adam Deja. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Może spróbować szczęścia. Nie, nie będzie z tego bramki. Świetnie przeda się przez obronę. Tak, gol. Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. Ależ on dzisiaj jest skuteczny. Trafia do bramki już drugi raz. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Michał Nalepa. Adam Deja. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Zobaczymy, co teraz zrobi. Zatrudnił bramkarza, ale realnego zagrożenia nie było. Marciniak. Michał Nalepa. Haraslin. Damian Zboziń. Adam Deja. Łyński. Ależ wrze na trybunach. Aż huczą te trybuny od dopingu. Tylko posłuchaj. Kibice wiedzą, że rywal jest słabszy. Oni tu przyszli świętować wygraną. I dlatego zagrzewają cały czas swoich ulubieńców do walki. Łyński. Cały czas biegnie z piłką. Zabrał mu tę piłkę. Damian Zboziń. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Marciniak. Michał Nalepa. Ciekawe, jak to rozwiąże.
No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Dziękuję za uwagę. To wszystko. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanał, łapki w górę, komentarze. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Arko 265. Trzymajcie się i cześć. Łapki do jutra. Słyszymy się jutro. Łapki w górę, komentarze, suby z dzwoneczkiem. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.